joga jest czymś więcej niż systemem pracy fizycznej. Jest też tak naprawdę treningiem mentalnym poprzez fizyczność. Dla zawodnika, dla zawodowego sportowca, no, ciało nie jest do końca tym samym, czym może być dla kogoś, kto tego ciała nie wykorzystuje. I tak naprawdę jego narzędziem jest jego ciało. Ja czasami mówię do zawodników, że oni są po prostu swoim ciałem. I to ciało musi być idealnie sprzężone z tym, co czuje, co myśli głowa. Zaczęło się od tego, że poznałem Ewę, tak, która przyszła do nas do klubu i była odpowiedzialna za sferę taką psychologiczną, tak? Była psychologiem sportowym. W momencie, kiedy przyszłam do Śląska Wrocław na zaproszenie trenera Tadeusza Pawłowskiego, kiedy się okazało, że czasami ciężko mentalnie z zespołem popracować, więc wymyśliliśmy, że będzie joga dla piłkarzy. I raz były zajęcia, na które przyszła w pięciu, a raz przyszedł sam Piotr. I co było ciekawe, że on dał siebie jakoś tak zapamiętać dla mnie na takim wielkim bezdechu, co się dzieje, czemu on za mną tak idealnie nadgania, co z nim jest nie tak, że mu to wszystko tak doskonale wychodzi. W pewnym sensie potrzebowałem takiego nowego bodźca, bo wcześniej miałem kilka problemów zdrowotnych, jeśli chodzi o mięśnie brzucha. Po prostu za dużo siłowni, wiadomo jak to jest, że człowiek młody chce się pokazać, fajna klata, to wszystko tara na brzuchu, ale w pewnym momencie siadają mięśnia. Dla mnie taka joga to jest wszystko połączenie każdego elementu sportu, tak? Bo to jakby nie patrzeć, my sportowcy, tak? Szczególnie piłka nożna, jeżeli my to wykonujemy, to my to wszystko wykonujemy na sile. Praktycznie my się często przy tym, tak można powiedzieć, napinamy, a tutaj polega często na oddychaniu. Wiem, że poprzez takie rozciąganie, można powiedzieć, takie wszystko dynamicznie robione, wychodzę na trening i nie boję się wyjść od razu z szatni i uderzyć na przykład w piłkę. Tak? Pomaga przede wszystkim i fizycznie, i psychicznie też, bo to też dużo daje, niby to jest tylko fizyczność, ale też psychicznie, że często miałem sytuację, że coś mnie bolało, coś mnie ciągnęło pod względem koncentracji, tak, bo jakby nie patrzeć, jak wykonujesz dany ruch, to musisz się zagłębić w swoje ciało, musisz zrozumieć, jak reaguje na dany bodziec. I też taki trening jogowy rozluźnia, bo zawsze na koniec masz 10 minut leżenia i można powiedzieć takiej medytacji. A medytacja, jak to każdy wie, mniej więcej to uspokaja, jeżeli dobrze to wykonujesz. To mnie otworzyło tak dla ludzi. Akurat mi to pomaga i naprawdę to jest fajna forma aktywności i unika się kontuzji, unika, co też widać akurat po mnie. Jestem uzależniony od wysiłku i to każdy wie. Jest dośrodkowanie, Celeman, 1-0! Ależ ten rzut rożny rozegrali! Jest Celeman i to jest gol dla Śląska Wrocław! No, ciężko mi ocenić, jak to się dzieje, po prostu biegnę i trafi czasami w łysą głowę. Często obcinam ją, no i gdzieś tam pójdzie po tej mokrej głowie do bramki. Odpowiedni timing i też umiejętność urwania się obrońcy, o tak, bo to też zaczynałem o tak całą karierę jako napastnik. I może też przez to w jakiś sposób nauczyło mnie, jak się zachowuje obrońca w danym momencie. Mam tu jeszcze 2 plus 2, więc do 37 mogę akurat tu występować. A czy później? Zobaczymy, tak, bo to wszystko zależy, jak się będę prezentował. Teraz się czuję poprzez taką praktykę, poprzez wszystkie te ćwiczenia, młodszy o kilka lat, więc mam nadzieję, że jeszcze rekord nie jeden pobiję w ekstraklasie. Nie boję się żadnej pracy, tak. Wiem, jakie mam ograniczenia, nie będę wielkim, wybitnym technikiem. Ja to zdaję, jestem tego świadomy, tak. I nie będę tutaj zakłamywał rzeczywistości, ale wiem, że do tej pory to, co osiągnąłem, to tylko i wyłącznie ciężką pracą.